wśród róż. Wakacyjne ścieżki ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus. Zapraszają siostry Terezjanki i Weronika Ostrowska. Pouczona o wszystkim, co miałam mówić i czynić, podeszłam do konfesjonału i uklękłam. Ksiądz Dusilier, otwierając okienko, nie ujrzał jednak nikogo, byłam bowiem tak mała, że moja głowa znajdowała się niżej podpórki. Powiedział mi więc, bym spowiadała się na stojąco. Posłuchałam natychmiast i stając naprzeciw niego, tak aby dobrze go widzieć, wyspowiadałam się jak dorosła dziewczyna. W wielkim skupieniu przyjęłam błogosławieństwo. Wszak powiedziałaś mi wcześniej, że w tej właśnie chwili łzy małego Jezusa obmyją mi duszę. Pamiętam, że pierwsze pouczenie, jakie otrzymałam na spowiedzi, zachęcało mnie przede wszystkim do nabożeństwa do Najświętszej Panny. Obiecałam sobie, że okażę jej wzmożoną serdeczność. Kiedy odeszłam od konfesjonału, było mi tak radośnie i lekko, że nigdy dotąd nie czułam tyle radości. Odtąd przystępowałam do spowiedzi z okazji wszystkich wielkich świąt, a i dla mnie za każdym razem było to prawdziwe święto. Wiatru dzisiaj trochę więcej, odrobinę mniej słońca, trochę więcej chmur na niebie. I może te chmury dlatego, że nasze dzisiejsze spotkanie ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus w temacie nie najłatwiejszym dla nas wszystkich, a jest z nami siostra Franciszka ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Siostro, czy można do księdza w konfesjonale powiedzieć: kocham Cię? Święta Teresa miała taki pomysł. Święta Teresa, przygotowując się do pierwszej spowiedzi, rozmawiając o tym ze swoją siostrą, zapytała ją, czy by to nie było jakimś nietaktem, gdyby do księdza powiedziała: kocham Cię, bo dla niej było to oczywiste, że to kocham Cię będzie wypowiedziane do Jezusa, w imieniu którego ksiądz siedzi w konfesjonale i słucha spowiedzi. Natomiast miała taką wątpliwość, czy zostanie dobrze zrozumiana i czy to nie będzie nietaktem. Myślę, że pragnienie powiedzenia na koniec tego spotkania z Bożym miłosierdziem Jezusowi, że się Go kocha, jest najbardziej na miejscu. Aczkolwiek wiemy, że tam po ludzku mamy tą świadomość, że tam siedzi człowiek, co czasem nam niestety utrudnia. Utrudnia nam to spotkanie, bo patrzymy, a to jest taki i taki człowiek, on też jakieś zło w życiu czyni, to dlaczego ja mam przed nim klękać i jeszcze wyznawać mu to, co jest najtrudniejsze w moim życiu? Bo ten moment spowiedzi to jest moment, kiedy spotykamy się z tym, co mi nie wyszło, jakie zło popełniłem. To nie jest łatwy moment. Myślę, że dużym ułatwieniem by było dla nas to, gdybyśmy pamiętali o tym, że sakrament pokuty i pojednania składa się z więcej niż jednego elementu, którym jest spowiedź. My się często koncentrujemy właśnie tylko na tym wyrywku, a jest 5 warunków dobrej spowiedzi, warto do nich zajrzeć. Jest rachunek sumienia, który nam wszystko porządkuje. Jest żal za grzechy, kiedy mogę rzeczywiście stanąć w prawdzie i zobaczyć, co mi nie wyszło, ale też z tej perspektywy Bożej, że ja wiem, że mi to nie wyszło, ale Pan Bóg mi przebacza. Jest mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź jest jako trzecia i później jeszcze jest jeden element, o którym bardzo często zapominamy, żeby zadośćuczynić Panu Bogu i ludziom. Czyli to, żeby jeszcze, jak już mam tą skruchę i mam chęć poprawy, to żeby w jakiś sposób, najczęściej to jest modlitwa, to co w pokucie dostajemy, ale czasami może być tak, że jeżeli wiem, że mogę zrobić coś dobrego dla tej osoby, którą w jakiś sposób skrzywdziłam, czy skrzywdziłem, a ona może nawet o tym nie wiedzieć, bo to mogło być w myśli, no to można coś miłego takiej osobie zrobić. Na przykład koleżance w pracy podać kawę, chociaż dzień wcześniej w mojej głowie po prostu posypały się na nią wszelakie możliwe epitety, bo mi nastąpnęła na palec, tak? Teresa wcale nie miała tak sielsko i anielsko. Ale jak to? Święta przecież była. To jej życie powinno być takie piękne, tak jak słyszeliśmy w tym opisie. Było, w duszy. Natomiast ona żyła jak każdy z nas, chodziła po tym świecie i borykała się też z różnymi swoimi ograniczeniami. Mamy tutaj, tak jak w tym opisie, na samym początku rzeczywiście taka prostota i szczerość dziecka i tutaj już zaczyna wychodzić ten rys charakterystyczny dla Teresy, zawierzenia ojcowskiej miłości, miłosiernej Boga. I tutaj Teresa już jako dziecko staje w opozycji takiej swojej dziecięcej intuicji wobec tej surowości, która w jej czasach dominowała w takiej retoryce Kościoła, że przed Panem Bogiem trzeba odpokutować, dlatego że On jest surowym sędzią.
ona wierzy w jego miłość i miłosierdzie, w tej prostocie swojej. Jednak z czasem, kiedy dorasta, to zaczyna widzieć też to, w jaki sposób nie domaga w różnych momentach i zaczynają ją nękać skrupuły, że strasznie tych dużo niedoskonałości ma. W pewnym momencie się tak zapętla, że już nie wie, co jest grzechem, a co grzechem nie jest. To jest też sytuacja dla nas często, tak mi się wydaje, że jak stajemy do rachunku sumienia, który mógłby się wydawać, no prosta sprawa. Co było dobre, co nie było dobre, robimy podsumowanie, a to wcale tak łatwo nie jest. Czasami sami siebie pytamy, a to był grzech właściwie, czy nie był, a lekki, czy ciężki? To są te dylematy, które warto też rozważać ze spowiednikiem. Nie zostawiać siebie w takim poczuciu, a nie wiem, czy pójść do spowiedzi, bo w sumie to nie wiem, czy to był grzech, czy nie był, a w ogóle to co ja temu księdzu powiem? Znowu to samo? No widocznie tak, bo musisz nad tym popracować. Pan Bóg da ci miłosierdzie i da ci łaskę uzdrowienia, ale musisz po nią przyjść. I też taki moment, który już dla dorosłego człowieka wydaje mi się, że jest najbardziej chyba takim doświadczeniem, albo też tak jak z rozmów, tak to słyszę, że jest taka trud i oschłość i poczucie braku zrozumienia ze strony spowiedników. Teresa też w pewnym momencie swojego życia przeżyła coś takiego. Jednak wiara w to, że Pan Bóg jest ponad tym wszystkim, że jednak człowiek jest człowiekiem i jest tym narzędziem, które nie musi być super doskonałe, dawała jej poczucie, żeby nie rezygnować z tego, bo tam się dokonuje coś więcej. W takich momentach czasami pada takie hasło, no bo ja tego nie rozumiem. No jak to, muszę iść jakiemuś facetowi tutaj poopowiadać o moich trudnościach czy moich upadkach. No ale to jest tak, że w tym momencie, w którym kończą się argumenty rozumu, tam właśnie zaczyna się wiara i przestrzeń na to, żeby miłosierdzie mogło się rozgościć w naszych sercach. Czyli dzisiaj Święta Teresa zostawia nas tą myślą, żeby nie patrzeć na kapłana tylko jak na człowieka, tylko żeby widzieć w nim Chrystusa. I to jest ten moment, w którym zaczyna się wiara i żeby ze spowiedzi przede wszystkim nie rezygnować, nawet mimo trudności, mimo oschłości, tylko wierzyć i trwać, przystępować do sakramentu pokuty, który będzie nas umacniał na drodze naszej do Pana Boga. Im bardziej staję przed Bogiem i sobą w prawdzie, tym bardziej mogę zobaczyć te swoje niedoskonałości, a z drugiej strony to, w jaki sposób Pan Bóg daje mi dobro, ale też dopuszcza to, co jest trudne w moim życiu. I im bardziej z taką prostotą wobec tych prawd stanę, tym bardziej te ramiona miłosiernego Ojca się będą przede mną otwierać i będzie to zjednoczenie coraz bliższe razem z Komunią Świętą, do której spowiedź otwiera nam drzwi, tak? To otwierajmy te drzwi jak najczęściej. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Szczęść Boże! Audycja powstaje we współpracy z siostrami terezjankami www.terezjanki.org.